Was na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj będzie kolejna wyprawa do lumpeksu i to do dużego, bo znowu do ciuchów w Krakowie. Tyle, że tym razem będzie to na Lilli Venedy. Oczywiście jest to też nowa dostawa, wymiana towaru z okazji nowego sezonu. Nie wiem, jak to nazwać. Towar wiosenny to chyba przedwczesne, ale taki zimowo-wiosenny, całkowicie nowy towar. I oczywiście, że mam dla Was perełki, mam dla Was relacje z second handu, zmierzymy z przemierzalni, no i będzie później tutaj, mierzymy ze stylizacjami, więc zapraszam Was na ciąg dalszy i mam nadzieję, że jesteście tak podekscytowani jak ja. Na pewno nie. I oczywiście, jeśli podoba się Wam filmik, polubcie koniecznie i oczywiście zasubskrybujcie kanał, będzie dużo nowości, będzie na pewno fajnie. Jestem dzisiaj na Lilli Venedy w ciuchach, na nowym towarze. Jest 2 dni po towarze, ale nie szkodzi, będzie na pewno coś fajnego, zaraz zobaczymy. Mierzę tutaj wełnianą marynarkę, którą prawdopodobnie mogliście już widzieć gdzieś. Sukienka tutaj była z wagi, ale niestety jej nie wzięłam. Piękne spodnie z lnu. Wiecie co, ale jednak to były takie krótkie spodnie, nie byłam przekonana do nich. Jedwabna bluzka, super, super marki. Tutaj modowy żakiet z lnem i wiskozą, naprawdę w super świetnym kolorze. A tutaj macie zajawkę pięknego kostiumu, vintage, ale naprawdę w teraz trendowych, w trendach teraz, jedwabna spódnica od projektantki. Przesuperowa, słuchajcie, zobaczymy ją później oczywiście. Tutaj mamy lnianą spódniczkę, niestety okazała się o rozmiar za duża na mnie, ale świetna i też właśnie teraz maxi w najnowszych trendach, słuchajcie. Tutaj widzimy teraz vintage spódnicę z bawełny, też bardzo modną obecnie, w świetnym kroju i naprawdę też bardzo fajnej bawełnie. Piękna sukienka z kosa. Naprawdę zakochałam się w kolorystyce i stylu tej sukienki. Jest przesuper. Tutaj jedwabna bluzka z wiskozą, sukienka nowiutka, sukienka pin-up w świetnych kolorach też. To była świetna sukienka, jednak tam później odkryłam, że niestety miała wadę, bo naprawdę miała świetny, wspaniały krój i materiał. Też mi się podobała ta sukienka, jednak koniec końców coś tam też nie do końca mi grało w niej. A tu mamy bawełnianą koszulową sukienkę, którą zobaczycie w kolejnych też programach. No i ciekawa jestem, jak się Wam podoba relacja z tego second handu. Kto był, niech się zgłasza w komentarzach. I napiszcie koniecznie, jakie zakupy tam robicie, czy udaje się Wam coś znaleźć. Tymczasem, co mnie się udało znaleźć? No, słuchajcie, to co mam na sobie, widzieliście już w garderobie przymierzalni, oczywiście, że kupiłam sukienkę i planuję ją zostawić sobie. Kto oglądał live'a, to może widział już, ale dopasowałam sobie do tej sukienki od Kosa zresztą. Jest to, słuchajcie, 100% bawełna ta sukienka, naprawdę. Chociaż powiem Wam, że jest taka gruba, pierwotnie myślałam, że to jest jakaś wiskoza, ale jest naprawdę jest gruba. Bałam się, że będzie trochę poszerzać, ale ma pionowe paski, takie specyficzne wzory, więc trochę to się gubi w tym wszystkim. No i jak widzicie, dzisiaj mam kardigan ten za 5 zł z Intimissimi, czy też z Tezenis, już nie wiem jakiej to jest marki. W każdym razie z tego sklepu wyprzedażowego, który Wam kiedyś pokazywałam, stwierdziłam, że jest to dobra kolorystyka i dobry taki cienki, lejący materiał, dzianina, która będzie tutaj się sprawdzać w tym połączeniu. Jestem ciekawa Waszych opinii. Oczywiście mogę też włożyć marynarkę normalnie do tego. Właściwie może spróbuję nawet jakoś Wam zmierzyć do tego, ale rozepnę też ten kardigan, żebyście zobaczyli oprócz tego, jak wygląda bez. Jest to sukienka taka bez rękawów, ale z szerokimi ramionczkami, więc fajna, bo niezbyt rozebrana. Może być też jako strój w miarę formalny, można sobie właśnie do tego dać marynarę i jesteśmy ubrani, powiedzmy sobie. Tak to wygląda. Dla tych, co nie widzieli live'a, to pokazuję Wam broszkę od jednej z widzek, zrobionej przez artystkę, przyjaciółkę, która jest ze szkła, naprawdę jest tak piękna, zbliżę się trochę bardziej. Po prostu według mnie zatyka dech w piersiach po prostu. Kolorystyka i w ogóle kompozycja taka nowoczesna, właśnie te designerskie, takie artystyczne rzeczy. Wielcy projektanci często pokazują też robioną ręcznie właśnie biżuterię, ozdoby, dodatki, które są unikatowe. No i to jest właśnie coś,
czym warto sobie nawet rozświetlić dzień, bo nawet jeżeli by to nie była sukienka od COS, czyli jakieś na przykład sieciówki, dajmy na to z bawełny, sukienka prosta, minimalistyczna, to taka broszka robi z tego już naprawdę designerski strój. Można zakładać paseczek, można zostawić luzem po prostu. Taka sukieneczka. Można nosić ją i w lecie, i wiosną, i w zimie do żakietu. Już Wam pokażę teraz z żakietem, bo ten kardiganik to raczej było coś takiego letniego. Chociaż powiem Wam, że ja teraz mam ciepły płaszcz lub kurtkę i noszę z tym cienkim kardiganem, jeżeli we wnętrzu jest ciepło. Liliowy, cudowny żakiet z jedwabiem, który jakiś czas temu kupiłam. Pokazywałam go kiedyś w holu. Jest on teraz w tych bardziej nowszych trendach, chociaż jest dosyć krótki, szczerze mówiąc. Ale moim zdaniem proporcjonalnie do sylwetki jest ok. No i ma naprawdę piękny skład, niesamowity jest. Nie będę się cała w nim zapinać, ale o! Moim zdaniem jak najbardziej ta styluwa też odpali. Jestem ciekawa oczywiście Waszych opinii, dajcie znać. Będziemy trochę przyspieszać. To była taka dygresja, moja styluwa. Słuchajcie, kupiłam naprawdę piękne rzeczy i chyba dzisiaj zacznę od bluzek. Kupiłam dwie bluzki jedwabne. Jedna jest śliczna i wiecie co? Chyba będę musiała sobie ją zostawić. Chyba, że ktoś z Was się też zakocha. Bo jest to przepiękna bluzka, naprawdę super marki brytyjskiej, Jaeger. Więc jest jakościowa. Jest to bardzo przyjemny jedwab. Super, super styl, super wszystko super jest. Super kolorystyka, super styl. Przymierzę oczywiście Wam tą bluzkę również. Bardzo fajny krój. I ma podwijane rękawki na takie, no wiadomo, takie wyciągane z rękawów tutaj na guziczki paseczki. No przepiękna jest, tylko ma takie dwie takie mini dziureczki, ale to naprawdę tego nie widać. Musiałabym zobaczyć to pod światło, bo to nie jest nawet, wiecie co, jakby dziurka, tylko tak jakby ktoś szpilką przekuł. Ale nawet teraz tego nie znajdę, bo jest to tak małe, że w zasadzie niewidoczne. Jeśli komuś to nie przeszkadza, mogę wysłać zdjęcia, jeśli w ogóle znajdę te dziurki. Chyba, że mi się wydawało, ale nie, jest. No nie sądzę, żeby to było widać, bo naprawdę to jest mikroskopijne. No i też nie zobaczyłam tego w sklepie, natomiast jest to tak super materiał, że mnie to w ogóle nie przeszkadza. To jest maleństwo. W każdym razie piękna bluzeczka, zobaczcie w styluwie. I druga bluzka jest bardzo też fajna. Penella, nie wiem, jakaś włoska i to jest oczywiście wiskoza z jedwabiem, ale i taki oversize'owy krój również ma tu podczepiane rękawki, to jest ten sam myk, co w tamtej bluzce, no i naprawdę, naprawdę super piękny wzór ma, piękną kolorystykę i piękny wzór i myślę, że to jest spokojnie, będzie dobre na ML, myślę, że na mnie za duża, ale ML jak najbardziej, patrzcie, cudowne kolory, naprawdę bardzo piękna rzecz na wiosnę, na lato. Taka subtelna, może być i na wierzch, jak ktoś nie lubi tutaj pokazywać okolic bioder na przykład, to ona tak subtelnie przykrywa i tak opływa. Natomiast może być też oczywiście do środka i wtedy jest taka w bardziej nowoczesnym stylu podrzucona bluzeczka. Piękna rzecz, naprawdę jestem zadowolona. I teraz słuchajcie, dwie spódnice. Trzy spódnice. Pierwsza jest mega i strasznie bym chciała sobie ją zostawić, ale czekam na Wasze opinie, jak się Wam podobam, bo ta druga jest chyba na mnie troszkę za długa, jak chodzi o praktyczność i takie chodzenie na co dzień, ale ta jest w takiej długości maxi nie za długiej i jest szersza dołem, co przy moim trybie życia się bardziej sprawdza. Ma kieszenie, to jest vintage spódnica, 100% bawełna, już Wam pokażę metkę. Bardzo fajna, z St. Michael's, czyli dzisiejsze M&S, tak mi się wydaje. Tu jest napisane 10, czyli 38, słuchajcie, ale pamiętajmy, że dawniej w ogóle się robiło węższe talie, specjalnie, żeby kobiety się bardziej niż dziś ściskały w talii. Bardziej się liczył wygląd niż komfort.
No a po drugie rozmiary poszły w górę. Czyli dzisiaj mamy to, co dawniej było 38, to dzisiaj my uważamy za 36. I to nie była pierwsza taka zmiana. Ale o historii mody i o tym, żebyśmy się lepiej czuły w swoim ciele, to innym razem. Bo teraz troszkę spieszymy się. Jest dużo rzeczy. Szeroka, piękna, w ładnym beżu, nie w żółtym beżu, w ładnym beżu. No i to jest spódnica, więc jak najbardziej, na przykład do tej bluzki od Jägera mogłaby być super parą. Dajcie znać, jak wygląda, czy jest waszym zdaniem na mnie za mała, czy może taka być. Teraz kolejna spódnica jest to lniana spódnica i teraz właśnie trendowa, ponieważ chociaż to jest spódnica vintage. Ona ma chyba taki krój, jeśli się nie mylę, jak bananówki, tylko że jest właśnie teraz taka jak najmodniejsza. Ma tylko rozszerzenie na dole, jak taka syrena. Natomiast góra jest taka raczej do ciała. Jest to marka, słuchajcie, Fen Wright Manson. Jakiś projektant, niszowy zapewne. I jest to rozmiar 8, też jest 36 typowe. Też bardzo ładny kolor beżu, taki właśnie chłodny kolor beżu, szarawy. No piękna, piękna spódnica, bardzo długa dla mnie. Może lepsza by była, wygodniejsza dla osoby troszeczkę wyższej, bo ja się obawiam, że mnie by na przykład już ta długość przeszkadzała w jeździe autem na przykład. Ale piękna. Patrzcie, pięknie uszyta spódnica z lnu. Także jestem też bardzo, bardzo dumna z tej spódnicy i zobaczcie w stylówce. No i teraz lecimy do żakietów. Żakiety i sukienki. Bardzo piękny żakiet. Z wagi, słuchajcie. Ale jest z wełny. Chyba albo w dużym stopniu jest z wełny, już wam powiem. 80%, nie, 90% wełna, tak? Tak. Coś tu dziwna jest ta metka, wiecie? No dobra, ale jest. W każdym razie 90% wełna. Podszewka niestety nie jest naturalna. To jest taka vintage metka, wiecie, co to jest w ogóle vintage żakiet? W każdym razie, skład jest w dużym stopniu wełniany i to czuć. Piękny kolor, jest to taki pistacjowy zielony, ale chłodny. Bardzo, bardzo przyjemny krój, naprawdę. Zmierzę wam tu do czegoś, do jakiejś właśnie może spódnicy, żeby było to wyeksponowane, jaki to ma kolor, bo do tego to się będzie gubić totalnie przy tej kolorowej sukience. Fajny krój, właśnie taki prosty, ponadczasowy, można nosić spokojnie jako taką marynarkę, jak na niewielki rozmiar, bo to będzie mniej więcej 36 rozmiar, może 38, no sami zobaczcie, jak to tam się prezentuje i czy nie jest za duże na mnie i wtedy będzie wiadomo, że to jest większy rozmiar. Słuchajcie, druga marynara jest to marynara z H&M, którą widziałam w sklepie w ogóle w poprzednich sezonach, chyba nawet w zeszłym roku. Fajna, modowa marynara w takim kolorze. Może to, nie wiem, czy to jest fuksja, amarant, trudno powiedzieć. Jasna fuksja, dla ułatwienia. Podwinięte ma już mankiety, bo lepiej tak wygląda. To jest trochę takim stylu oversize'owym marynara. Bardzo fajna, naprawdę. I wiecie co? Z tego, co ja pamiętam, bo dokładnie te marynarki oglądałam, jak kupiłam sobie tą moją lnianą marynarkę w zeszłym roku i wydaje mi się, że to była wiskoza z lnem, z dodatkiem lnu. W dużym stopniu jest to na pewno wiskoza, nie wiem, czy tam nie było 20 czy 30% lnu w składzie, więc na pewno były to spoko składy, te marynary. No i bardzo fajna modowa rzecz, słuchajcie. Chyba sobie jej nie zostawię, bo ile można mieć różowych marynarek? No wydaje mi się, że ta mi wystarczy. Jest chyba bardziej dla mnie uniwersalna. Ale kolor ma boski, przyznajcie. No piękna jest po prostu. Super, wydaje mi się, że na 38 spokojnie. Spokojnie, bezproblemowo. Niby tutaj jest z metki 36SK, ale wiecie, to jest oversize, więc na M-kę też spokojnie, tym bardziej, że już teraz te wielkie oversize'y pomału wychodzą, lepiej mieć troszkę bardziej już dopasowaną marynarkę niż taką wielką pudełkową. No i do tego wam zmierzę od razu piękną sukienkę w stylu pina. Była też w garderobie. Były dwie tam, jedna w groszki, której w końcu nie wzięłam, bo wiecie co, miała trochę odbarwione pachy, a ja teraz mam takie postanowienie, że nie kupuję żadnych rzeczy, nawet które mają takie odrobinkę są w gorszym stanie. Kupuję tylko rzeczy w perfekcyjnym stanie i z perfekcyjnych materiałów.
Taka sukienka, ale naprawdę, słuchajcie, jest totalnie nowa. Jakby ktoś oderwał tylko metkę, ja bym powiedziała, że to jest stan nowa, nowa bez metki. Jak to w Vinted się określa. Prześliczny ma krój. Dajcie tylko znać, czy ta sukienka nie jest przypadkiem na mnie trochę za mała, bo ona jest taka w stronę 34, niby S-ka, niby to jest pin-up, więc ona powinna być obcisła, wiecie, powinna być bardzo dopasowana u góry, natomiast dołem właśnie rozkluszowana. No ale jestem też ciekawa waszych opinii. Na pewno jest to bawełna, ewentualnie z jakimś elastanem, na pewno z elastanem. Teraz zobaczymy. Już wam mówię. Jest to bawełna 30%, rayon, czyli wiskoza 65%, 5% spandeksu, czyli dobrze określiłam, z tym, że nie sama bawełna, a bawełna z wiskozą mieszana. No i jest to taka sztywna sukienka, jak damy pod spód taką typową halkę pin-up, czy taką z tiulem, to ona się będzie fajnie układać tak szeroko na dole. Bardzo lubię takie sukienki, bardzo piękny to, że jest kolor i w ogóle wzór tej sukienki. Kolejna sukienka to jest coś modowego. A, jeszcze zapomniałam o jednej spódnicy, ale faux pas. Słuchajcie, naprawdę przepiękną spódnicę kupiłam. Jestem w niej zakochana i chyba ona zostanie ze mną, ale zobaczymy. Betty Jackson London. Mam buty takie w sklepie, w takie kropeczki w rozmiarze 36. Przepiękne na obcasie, właśnie od Betty Jackson. To są takie, to jest taki projektancki butik. No zobaczcie na to, to jest jedwab. To nawet nie muszę sprawdzać, na pewno jest z włóknem metalicznym, ale taki materiał, w ogóle też firma, nie? No to już zobowiązuje, ale patrzcie, ona jest teraz w tych bardzo modnych trendach rzeczy takich przestrzennych, układanych. Widziałam kilka pokazów nowych na nowe sezony, to właśnie te takie formy 3D, różne zakładki, różne takie wręcz pionowo ułożone materiały w spódnicach, w sukienkach królują, więc ta spódnica będzie mega, mega trendy, chociaż maxi długość jest bardziej modna, przyznaję, ale i kolory, i wszystko mi się podoba w tej spódnicy. Ona by nawet pasowała do tej bluzki, ponieważ ma też w sobie element beżowych pasków, zobaczcie, spróbujemy. Jak się uda, to się uda, jak nie, to do czego innego spróbujemy, ale no, kocham taki styl, uwielbiam tą spódnicę. No i teraz wracamy już do tematu, czyli do sukienek. Kolejna sukienka to coś modowego, coś ciekawego. Słuchajcie, to jest marka Jasno. Już ostatnio miałam sukienkę tej marki, nawet kilka rzeczy było tej marki. To jest, patrzcie, takie cudo, koszula oversize, koszulo-sukienka. I wiecie co, kupiłam to, bo po pierwsze, uwielbiam ten kolor, to jest mi nieźle w tym różu, takim chłodnym. No i pomyślałam sobie, że jest to dobry moment, żeby to wypróbować w trendach, a nie będę wam tego dzisiaj pokazywać. Taka niespodzianka, bo będzie filmik o tym, z czego zrezygnować, a co nowego wypróbować w nowym sezonie wiosennym. I ta sukienka, słuchajcie, będę próbować ją wystylizować w super modnym trendzie ze spodniami. Jak to wygląda i w bardzo fajnych, takich nowoczesnych stylizacjach. Także mam nadzieję, że ten filmik się wam spodoba. Być może później, kiedy odsprzedam tą sukienkę, na razie ona będzie sobie czekać właśnie na te stylówy. A jest to naprawdę ładnie zrobiona sukienka z bawełny 100%. Także taka zdobycz na przyszłość, słuchajcie. Ostatnia rzecz dzisiaj, no nie wierzę. Ostatnia rzecz, piękna ostatnia rzecz. Jest to kostium, bardzo, bardzo fajny kostium, vintage, z maxi spódnicą w najnowszych trendach. Słuchajcie, marka Jacques Vert, super, naprawdę super. I spódnica jest w pięknym syrenowym kroju i też jest super skład, zaraz wam powiem. Fajny skład. Spódnica jest taka właśnie dopasowana w biodrach, lekko się rozchodzi w okolicy łydek. No naprawdę jest zjawiskowe to, no oczywiście na mnie to jest za duże, ale widzieliście to w przymierzalni, gdzie to jest na tyle duże, że to ja nie jestem w stanie sobie tego tak dopasować, żeby to w stylówkach fajnie wyglądało. Zobaczcie przymiarkę właśnie tam w sklepie, no i przypatrzcie się, jaki to jest piękny, jakościowy materiał, przepiękny kolor, taki lila róż pudrowy, ciekawy, bardzo ciekawy odcień. Podszewki są, zaraz wam wszystko powiem, bo tu gdzieś jest skład, tylko marynarka jest też w bardzo modnym
kroju, bo zobaczcie, znowu jest lekko taliowana, lekko właśnie taka poszerzana w ramionach, ale nie bardzo, dłuższa, no i ma piękne detale. Naprawdę jest przepiękne ma detale. Zobaczcie na to wykończenie z przodu w ogóle. W ogóle ja bardzo lubię takie marynarki, które nie są takie mega klasyczne, które mają jakieś ciekawsze detale, guziki takie. No, no piękna rzecz, przepiękna rzecz. I wiecie co, to w ogóle nie było jako kostium wystawione. Ja to znalazłam w innych działach i chyba nie wiedzieli, że to jest... Znaczy, panie nie zauważyły, że to jest razem. Podszewka jest z acetatu, czyli jest wiskozowa, super. A 73% wiskozy posiada materiał, więc super. W większości wiskozowy kostium. Naprawdę piękna rzecz i to jest rozmiar L. Rozmiar L, jak najbardziej, oczywiście konkretne wymiary to już dla zainteresowanych. Tutaj są takie gumeczki, więc to się będzie trochę dopasowywać, co jest też fajne, bo pozostawia troszeczkę tutaj nam swobody. Nie dość, że jest wygodniej, to jest po prostu też tolerancja pewna. Tutaj mamy, zobaczcie, jak fajnie zrobiony guziczek, taki oblekany. Kiedyś mówiłam obciągany, ale to nie za dobrze brzmi, szczerze mówiąc. Także tym pięknym kostiumem, tym akcentem różowym, pudrowym kończymy ten filmik. Kochani, zobaczymy się już niedługo, za kilka dni filmik z super firmą polską, na który się mega cieszę. Mam nadzieję, że Wy też, że jesteście ciekawi, bo ja bardzo. I do zobaczenia, kochani. Cześć, pozdrawiam Was.